A w Galerii Biała od 20 do 23 kwietnia jest organizowana akcja proekologiczna, która polega na tym, że za przyniesione surowce wtórne, jak makulatura, albo butelki plastikowe, albo puszki aluminiowe, albo sprzęt elektryczny, dostaje się sadzonki drzew i krzewów, albo będą też ekozabawy dla dzieci. Także taka akcja proekologiczna w Galerii Białej. Drzewko za surowce wtórne.